Służby, które dbają o nasze bezpieczeństwo nie mają długich weekendów i dni świątecznych. Każdego dnia wyjeżdżają do mniej lub bardziej poważnych zdarzeń. Nie inaczej było od piątku 11 listopada do niedzieli 13 listopada. Odnotowaliśmy 12 zdarzeń, w tym 4 pożary, dwa pożary, pożary sadzy w kominie, w budynkach mieszkalnych i gospodarczym. siedem zdarzeń to miejscowe zagrożenia. Jednym z nich była kolizja w miejscowości Węglew, dwóch pojazdów osobowych, tam nikt nie odniósł Dwa zdarzenia dotyczyły zapachu gazu, jednym na Starej Koninie na ulicy Staszica, drugie zgłoszenie w Koninie na ulicy Wyszyńskiego. Tam również nie potwierdziliśmy tego zagrożenia. I alarm fałszywy na osiedlu Zatorze, zgłoszenie dotyczyło pożaru sklepu Polo Market, natomiast po dojeździe nie stwierdzono oznak pożaru i był to alarm fałszywy w Dobrej Wierze. Na szczęście w tym okresie nie było tragicznych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.